Przedostatnie słowo, bo w Eurowieczorze jesteśmy dopiero na półmetku, należy do Agaty Bachanek, która przejrzała dla Państwa media społecznościowe. Dobry wieczór, Agato. Dobry wieczór. Po takim meczu, jak rozumiem, internet nie śpi. Nie śpi, ale zaczniemy od wątku tenisowego, od Igi Świątek, ale nie będzie to wątek taki typowo tenisowy, będzie to wątek tenisowo-piłkarski, bo uwaga, Iga Świątek popisała się wczoraj podczas swojego meczu. Internet, ale teraz wiem, że przygotowałaś jakieś ciekawe... Nasze Eurostory, czas na dzisiejszego bohatera, a jest nim Kasper Dolberg, napastnik reprezentacji Danii, kiedyś przez trenerów nazywany icebergiem, czyli górą lodową. A to dlatego, że on za bardzo nie pokazuje po sobie emocji, nie cieszy się tak bardzo z wygranych meczów czy z bramek jak inni zawodnicy, ale po prostu taki jest i trenerzy myśleli, że mu na futbolu nie zależy, ale myślę, że już się przekonali. Opowiem teraz więcej o tym zawodniku w materiale. No to oglądamy. Zobaczymy, co jutro Dolberg pokaże. Tak, także fazę grupową przesiedział na ławce, ale jak to się mówi, jak już wszedł, to razem z drzwiami. Także ciekawe, co jutro pokaże. Już ma 3 bramki na koncie, może jutro. Agata, to wie. Z Wembley przenosimy się na Wimbledon, bo Hubert Hurkacz dołączył do Wojciecha Fibaka, Łukasza Kubota i Jerzego Janowicza, czyli tenisistów, którzy w trakcie kariery awansowali do ćwierćfinału tej imprezy.